Hejka, hejka, z tej strony Karolina i was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj witam was Swap Challenge z Simgatą. Tak, czwarty odcinek. Trzeci odcinek jest u Simgaty na kanale już. A ja, słuchajcie, weszłam oczywiście nie oglądając odcinka trzeciego u Simgaty i e, już się przeraziłam na samym wejściu, bo popatrzcie co się dzieje tutaj. E, mieliśmy dwójkę dzieci ostatnio grałam. No co prawda urodziła nam się kolejna dwójka, ale mamy jeszcze dwójkę? Czy ja coś źle liczę? Eee, nie, nie, ja nie wiem. <laughs> nie, nie wiem o co chodzi, słuchajcie. Wchodzimy do Elki, bo patrzę, że u Elki jest Wesoła Ferajna, słuchajcie. Wesoła Ferajna, jestem ciekawa... Co tam się dzieje z tego co wiem, i co z mi tam troszeczkę mówiła, to jest. Ci ciekawie jest. Na, na pewno jest ciekawie. Okej. Ehm, Okej. Okay, okay. Widzicie, posłuchała się mnie. Zrobiła trochę większy dom. Okej, okay, i jest. Jest pan opiekunek! Jej! hu, uh, uh, jak dobrze. <grych> Okej, okay, czekajcie. No dobra. Mamy trochę. Mamy gołe dziecko na starcie. Ola chochelka, ubierz się dzieciaku. Yy, I tak, yy, tutaj mamy pływające dziecko, to nasze, nasze, dobra. Okej. Okay, okej, okay, do... dobra, no okej, okay. Elka, gdzie jesteś? Elka chyba dopiero ze szpitala wyszła, czy, czy ona jest w ciąży? Cię ciąży, W ciąży jest. Przepraszam bardzo, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Dobra, jedno dziecko nam się urodzi, jak się urodzi. No ale zobaczmy ten domek, co tutaj się stanęło się. W każdym bądź razie troszeczkę widzę, że jest podłoga, ma nowy kolor. Ściany tutaj są jakieś tutaj pokolorowane bardziej. No okej, okay. a... Da, da. Mm, pokój jest bardzo elegancki. Przynajmniej mają gdzie spać. Przynajmniej mają gdzie spać. Okej. Okay. Okej. Okay. Serafina i klementyna. Okej. Okay. <ścoughs> Simgata nie ma serca. Po prostu nie ma serca. Co nam mnie tu zostawiła? Czekajcie, ja bym chciała sprawdzić. Po pierwsze, dzieci są czyje są? Czekajcie. Dobra, jesteśmy my. Które to są dzieci? Te są dzieci tego Tarquina. Ten Tarkwin jest już stary? No okej. Okay. Te są dzieci Dariona. A gdzie są dzieci... O, są! So! Gosta, no właśnie. Serafinka i Klementyna. Ej, jakieś ładne te dzieciaczki nasze. Znaczy tego Gosta z Okej, okay, okej. Okay. No dobra, słuchajcie, no e, wydaje się mi, że tutaj będzie na pewno wesoło. Będzie na pewno wesoło. Mm, na pewno wesoło. E, tym bardziej, że zaraz będziemy robić. Dobra, ogarnijmy te bachy troszeczkę, bo, e, bo wypadałoby. Czy mam jakieś żarcie w lodówce albo coś takiego? No, mam jakąś niedobrą sałatkę. Czy mogłabyś tutaj podać jakieś danie? Podaj śniadanie. Naleśniki, weź się do roboty. No, fajnie, że ci się chce sikła, ale byś zrobiła żarcia dzieciom. Dobra, te dzieci sobie jakoś tutaj poradzą, ale te maluchy, patrz, że tutaj jest ten. One już będą dorastać, więc zrobimy im urodziny zaraz. To będzie też może już trochę leżej. A te? No, wszystkie urodziny już będą miały. Te też? Te nie tylko. Te dwie ostatnie nie, ale o tym możemy zrobić urodzinę. Tym jeszcze nie. No dobra, słuchajcie, powiem wam, że widzę, że jest hardkorową, <laughs> czyli mamy już osiem dzieci z 20. prawie połowa. Elegancko, słuchajcie, gra za ty co? Płyń, 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 płyń. Dobra, Elka, dawaj te na leśniory, czy co ty tam robisz, bo ten. Musisz się jeszcze wysikać i pójść spać. Dobrze, że mamy pana opiekunka. To pan opiekunek nam na pewno pomoże. Może pomoże, a może nie pomoże. Podejrzewam, <laughs> że Duke to wytatuś tatuś. Podejrzewa. Pan doktor z, z szpitala to pewnie Łon. O, o, o Oj, aż wyłączyłam nagrywanie z tej zrażenia. No rób ten naleśniory kobito. Pa cześć. Duke? Cześć. O matko, dzieciak. <laughs> Ubierz się. Ten rozwala tu. <laughs> Pomocy. A wy co tam? Tyż reszta jakąś zepsutą sałatkę, ty dalej tu w tych wodorostach się moczysz. No okej. Okay, jak uważasz? Ta jest, co ci jest. Śpisz, ale zaraz z głodu nam padniesz. Ok, odwdzięczymy się Simgacie, na pewno. Czekajcie, weźmy sobie porcję. Dzieciaki, weźcie porcję, każde dziecko bierze porcję. Halo, halo dzieci, każde dziecko bierze porcję. Eee, matkie to przerosło, przerosło to matkie, jak coś i eee, no. <laughs> padła na twarz po, po, po prostu. Po, ja, te, ja też bym padła na jej miejscu, naprawdę. Na para, padłabym też, no. O, podniosła się, wstawaj i walcz. Masz rację. Nie? Poszłaś sobie stąd? Aha, okej. Okay. No, wszyscy śpią. Słuchajcie, to jest cud jakiś nad Wisłą. Wszyscy śpią, więc niech sobie śpią. Czy my mamy jakieś rachunki do opłaty? Nie, już myślałam. I słuchajcie, pomyślałam sobie, że chyba będę chciała zrobić takiego psikusa małego Simgacie i wejdąc do kasa, słuchajcie, też no na razie te dzieciaczki musimy, o te musimy im dorosnąć je, więc dorośniemy sobie te dzieciaczki zaraz. Wejdziemy do kasy i spróbuję je mniej więcej wszystkie ubrać bardzo podobnie, żeby wyglądały bardzo podobnie do siebie. Nasza mama Syrenka tutaj sobie śpi. Przez chwilę myślałam, że już nie jest Syrenką, ale jeszcze jest póki co, A więc tutaj sobie odsypia póki, póki, póki może, tak naprawdę. Póki może, no. Wszystko co ona zrobi z takiej brzydkiej jakości. No dobra, słuchajcie, pomóż zmuchnąć świeczki. Czekajcie, niech ja zobaczę kto to ma dorosnąć. Dorosnąć ma, słuchajcie, Ra Rochelle i Kathleen. Ka ka <grym> już Już im dajemy zmuchnąć świeczki, słuchajcie. Pomóż zmuchnąć świetki. Świetki, świetki, tak jest. Dobra, zostaw ten dzieciak, zostaw dzieciaka, zostaw, zostaw. No. Eee, Podnieść, no wiesz co, wstań, 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 bo będziesz dorastać, będziesz już dzieckiem w wieku szkolnym, tak jest. O, i ty wstałaś, jesteś głodna, jesteś brudna, śmierdzący kibel, no najlepiej. Wiesz co, jedzenie trochę jest, jedzenie trochę jest, bo trochę Elka przygotowała nam tu jedzenia, no ale dobra, idź. Idź sobie, się wysika, idź sobie zjedz i tutaj w tej wannie możesz się umyć, a czemu by nie, a ty co? Tobie co? Ty też możesz sobie wziąć, ty nie pływaj, tylko sobie, wiesz co, zjedz sobie, o tak. Ty nie płacz, tylko słuchaj też. Ty, oproszę, urodzinki. Urodzinki! Urodzinki! Fff. Super! Super, super! Będziemy mieli już większe Bobo. Elegancja Francja. Zapraszamy. Juhu! Dobra, losujemy na raz. Samotniczka, no okej. Okay. To dosyć jak samotniczka, to weźmiemy jej jako kreatywność. Dobra, dodaj tutaj świeczki urodzinowe kolejne. Dodaj świeczki urodzinowe. No dodaj, bo nas zeżry. A, to ty miałaś dodać. No dobra. Sorry, sorry. Dobra, pomóż zmuchnąć świeczki. O, o, tej pani, tak jest. O, a ona bez świeczków dorosła. To raz. Porywcza. No dobra. To tak jak porywcza, to weźmiemy jej łobuziak. Okej, okay, ona bez świeczek dorosła. No to to możemy schować. Przyda się na kiedyś. Co się zepsuło? O oh my gosh. Dobra, zamienimy. To śmierdzi nam kibelek. Co teraz z tym zrobimy? Dobra, tutaj dziecko jakieś wstało. To dziecko jest co? Jest brudne. To co, że jest brudne? Nie chcę jest. Dobra, słuchajcie, czekajcie. To tak, może pójdziemy na chwilę tak na szybko do kas. Zobaczymy te dzieciaki z bliska. Jestem ciekawa, jak one wyglądają. Chodź, powiem wam, że te dzieciaki wcale nie są takie złe. Po tym gołstwiecie po tym gołuście. Patrzcie, no nawet powiedziałabym wręcz ładne dziewczyneczki, proszę bardzo. No ale ja tu mam wszystkie mody wywalone z tej rozgrywki, dlatego tak tutaj nic nie ma, tak ubogo jest dość. Ale słuchajcie, tutaj czarne włoski na krótko. Może damy trochę taką, o, jakąś fryzurkę. No dobra, czekajcie. Dobra, jakby ktoś pytał, to tak. Ola Chochelka wygląda tak. Eee, Rochelle, Rochelle, Kochelka <laughs> wygląda tak. No i nasza tutaj Kai, Kai, Caitlyn, Caitlyn też wygląda tak. Mają takie same fryzury i mają takie same stroje, więc no czemu nie? Czemu nie? Dobra. chodźcie ty się tutaj wykąp, one w ogóle nie mają łazienki. Ty też, wy też jesteście brudne. No, ale to co ja wam zrobię, że jesteście brudne? No, no, no to, to, co ja zrobię? No przewin. Może będzie jej lepiej, jak ją przewiniesz. Nie wiem. A ty? Ty idziesz pływać. No, bardzo lubisz pływać, widzę. Gerwazy, więc no to pływaj. No co, ja ci zabronię pływać? No, jeżeli masz taką ochotę, to sobie pływaj. Czekaj, co ty robisz? Ty? Brakuje ci higieny. A nie możesz tak sobie tutaj się wypluskać? Pływaj rekreacyjnie, to może ci trochę ta higiena jednak wzrośnie. Tak jak tutaj ją przebiera. Dobra. No okej. Okay. Tak, wiecie, cały czas myślę, co by tutaj zrobić, żeby nasza tutaj simgata miała jakieś tutaj mega wielkie niespodzianki, słuchajcie, ale coś wymyślimy. No, pięknie jeszcze mamy, słuchajcie, tutaj rachunki do opłacenia, ale już tu, słuchajcie, dzieci szukają muszelek, bawią się w piachu, słuchajcie. No dobra. Wstawaj, wstawaj, wstawaj. Sikuć się chce, jesteś głodna i w ogóle ci się chce, dobra, skorzystaj sobie. Zjedz sobie co tutaj masz, ale wiesz co, mogłabyś ten, podać jakieś późne śniadanie, czemu by nie, jakieś kanapki z bekonem zrób, żeby coś było, tutaj w ogóle dzieci nam łażą po wodzie, tutaj gdzieś pod most polazło, no dobra, tutaj dziewczyny jeszcze nie poszły do szkoły dzisiaj, no bo jeszcze dzisiaj chyba nie muszą iść, Przeszukaj plażę, poszukaj muszli, no. A ty co, idziesz ścigać w krzak? No, też tak można. Dobra, jest tutaj pani, patrzę i sprzątająca, pan opiekunek, więc bardzo to simikata słuchajcie, zadbała, zadbała. My w ogóle zaraz będziemy rodzić, tak mi się wydaje, bo. Bo mamy trzeci trymestr już, więc lada, moment, chwila, moment, będzie poród, więc będzie kolejny, bo bo w rodzinie, więc super ekstra, bombastycznie. Mhm. A dobra, słuchajcie, Elka przyszła się trochę oderwać od tych dzieci. Tu jest jakiś Bowl Bowling Club. Popatrzmy. O, tu jest jakaś pani, pani Emma. I tu jest jakaś pani, Abi Mixolog. Dobra, ja bardziej bym się chciała. Patrzcie, gdzie tu postawili dawrotki. Na środku tego. Bardziej bym chciała się obejrzeć, może jakieś tutaj mamy skałki, czy coś. Możemy łowić jakieś ryby. Ona będzie płakać, jak będzie łowić ryby, kurczę blaszka. No, ale dobra, niechaj będzie. Czekajcie, czekajcie. Hmm. No dobra, poznajmy się z tą Abi. Fajnie by było skądścig dorwać kasę, ale kurczę, skąd tu dorwać kasę? Jakiegoś może bogatego pana byśmy ogarnęli sobie. Spróbowali go do siebie wprowadzić, zabralibyśmy mu hajs i byśmy go wyprowadzili. <noise> taka, taka tutaj, słuchajcie, nikczemna, nikczemna próba. Patrzę, tu jest jakiś Brett Austin, proszę bardzo. Możemy się w sumie z nim przywitać. Czy my się już z nim nie znamy przypadkiem? Bo przypadkiem nie spotkaliśmy go kiedyś w szpitalu. Jak żeśmy rodzili, znowu subskrypcja. Ostatnio na odcinku też była subskrypcja. Tak, my chyba żeśmy z Brettem, słuchajcie, a może Ghostface'a byśmy wprowadzili do, do domu, co? Dobra, a to co to za pan? A to Duke, a to nie. A pan kim jest? O, ten też jest fajny. Dobra, zabawne powitanie. Chodź się, przywitaj z tymi panami ciekawymi. No, chodź, no, chodź. Ojeju, jakie miłe przywitanie! Witaj, Diuk. O nie, znaczy nie Diuk. ty jesteś. już się mylę, bret. A ty jesteś Diuk. Oh my gosh, co to już za. Zaproponuj mu szalony plan. Mamy tu jakiś ten? Jakąś szafę czy coś? Nie mamy. O nie, patrzcie, o nie, o nie, o nie, oni się nie lubią. Sprawdź, zobaczcie, jak dziecko kopie. Ale ładnie wygląda ona w ogóle w tych ogrodniczkach fioletowych, co nie? O, Duke jest smutny, Albo to jego dzieci w brzuchu, no tak, zapomniałam, że to jego dzieci tutaj są. No tak, ja myślałam, że już jego dzieci się urodziły, a to jego dzieci się jeszcze nie urodziły, słuchajcie, nope, nope, nope. Powiedzmy, że Duke jest szalenie zakochany. Duke, masz dużo pieniędzy. Może byśmy go spróbowali od w domu odwiedzić jakimś, słuchajcie. Może byśmy spróbowali go właśnie. Czekajcie, aż zrobię im foteczkę, jak tutaj ładnie sobie radzą. Patrzcie. No, sorry Duke, no, sorry, gdzie mieszkasz? Zapytajmy nowy dzień. Gdzie mieszkasz, Duke? Jaką masz Hawirę? Bym chętnie zobaczyła. A pani jak się zwie? Pani Elena, pani Miksorok. Dobra, Duke jest na nas obrażony. Duke jest smutny, słuchajcie. No trudno, tu siedzi jeszcze jakiś pan. Więc możemy też, nie wiem, zawołać go? Nie, może pogramy w te kręgle? A może to w to pogramy? Ale to trzeba jeden zapłacić. To nie. To nie! To nie dla nas w takim razie. Ola la! Ola o la, la! Kto poznaje tego pana? Kto go poznaje, słuchajcie? Pan Magnus! Kto go zna, ręka w górę. Na pewno osoby, które na moim kanale oglądają serię, to na pewno znają tego pana. Musimy tego pana też zahaczyć, słuchajcie, musimy go zahaczyć, bo w chynot, w chynot, słuchajcie. O tam się ktoś przewrócił. Ja tak tutaj z nią czekam, bo mam nadzieję, że w końcu zacznie rodzić i nie będziemy musieli wracać do domu, tylko urodzi nam stąd. W sensie pojedziemy stąd do szpitala i tam urodzimy dzieciaka. Ten sąsiad w samych gaciach do nas przyszedł, słuchajcie, o 2048. Wiecie co, ja to w ogóle tak siedzę. Tutaj sobie ona śpi, odpoczywa i tak się przyglądam, co te dzieci jeszcze wymyślą, co one będą robić, ale jakoś ze specjalnie nie zwracam na nie uwagi. Zobaczymy, czy przetrwają. Słuchajcie, czy są tak bardzo samodzielne, żeby przetrwać. Zobaczymy no. Dobrze, dzieci, dobrze, trzeba bawić się w piasku, bawcie się pia w piasku, rachunki same się nie zapłacą, tak jest, przecież one tak samo wyglądają, bawcie się w piasku, bardzo ładnie, bardzo ładnie, naprawdę, super, super. I cyk, 10 simoleonów i cyk. <grytania> o, fajnie, taki relaks na kamieniu, w wodzie, chłodno przynajmniej, okej. Okay. Nie oceniajmy. Jak jej tu dobrze, to niech sobie śpi. No, ryszcie, pult port. Może byś urodziła? Co? Wstawaj. Wstawaj, zobaczymy, co tam się nam narodzi znowu. Chodźmy do szpitala. A co, a co? W szpitalu. Dołącz. Weźmy sobie tego duka. Chodź, duk z nami. Come on. A, zapomniałam, że nasz Duke przecież jest sam w sobie lekarzem, co nie? Który teraz się boi i ucieka, a tak naprawdę jest asystentem, a pani jest kim? Pielęgniarką. Dobra, chodź, rejestruj się, rejestruj się. A ci się chce sikać, ci się chce jeść, O oh my gysz. No ale dobra, come on, zobaczymy co tam nam się urodzi dziś. Hej, Duke, przyszliśmy urodzić twoje dzieci, albo dziecko, mam nadzieję, że dziecko. Nie no dziecko, bo nam się więcej nie zmieści w rodzinie Zgłoś się do recepcji panie, pan by nas powinien pierwszy brać tutaj bez kolejki, halu poznajomości, znajomości, po znajomości, halu, halu proszę nas tu przyjąć raz, dwa, trzy, pięć bo elkę to nam rozsadzi zaraz no oj biedna biedna dobra, dzieje się dzieje się, dzieje się, słuchajcie naprawdę się dzieje dawaj panie, jak pan się zwie Pan Randy. Dawaj, Randy. Zobaczymy, co tutaj nam się podzieje. To już tu w ogóle idzie full dzieci w domu. Tak, full. Randy pracuje jako starzysta. No wspaniale. Może trochę lepszy od tej ostatniej pani, co nam odbierała poród. No ale cóż, zobaczymy, co nam się tutaj porodzi. Na razie mamy przewagę dziewczynek i jednego rodzynka grwazego. Więc zobaczymy, co tutaj nam przyniesie los, słuchajcie. No dawaj, chuchelka. Dawaj, dawaj. O, drugi poziom. Spoczko. Uuu, jakbym wykrakała, synka. I jak wszystko zarazem, tak te imię też będzie zarazem. Aleksander Chochelka. Wspaniale, pan Aleksander. Ośmiu simów, pełna chata, tak jest. O, pan Aleksander sobie tutaj śpi. No i elegancko, mamy kolejnego chłopca na pokładzie. Okej. Okay. No i dobra, nowe Baby Born jest tutaj. Zmień brudną pieluszkę. Co? Nie możesz tam podejść? Powinnaś podejść tutaj. Come on, nie wymyślę. Ja patrzcie tutaj, babyczki, jak się tutaj co nad tu bawią się. E, wiecie co, teraz jest problem, bo mamy full, full hatę. Dobra, jest pan, 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 ten, pan nianek. To pan nianek się zajmie, wiesz co? Ty gotuj, zrób jakieś żarcie. Zrób jakieś, o, spaghetti na przyjęcie, zrób. Pan nianek niech się zajmuje naszym dzieckiem, a wy wszystkie co? Co? Zwykle mam posprzątane. O, już przestańcie. Pan Janiek się zajmuje, no dobra. Tam Gerwazy patrzę lekcje odrabia. No i mamy problem, słuchajcie, bo wciąż nie będziemy mogli zajść, bo... Bo słuchajcie... Co, nie masz miejsca na blacie? Bo słuchajcie, nie mamy miejsca w chacie. No, nie możemy zajść wciąż, bo nie mamy miejsca w chacie. No, kontynuuj. Co? I tak się zastanawiam. W sumie mieli, mieli, mieli się mieć, wiecie... Te zasady, wyzwania, jak w 100 dzieciach, ale i tak, tutaj nie jest 100 dzieci, tylko to jest 20 dzieci. A my z, z Simgatą koniec końców, w sumie mam wrażenie, że nie doszłyśmy do porozumienia, o co. Jakie są zasady, kiedy wyprowadzamy te dzieci, dzieci, kiedy robimy im urodziny. No, i tak w sumie, jakbyśmy wyprowadzili Gerwazego i ole, żeby nowe dzieci mogły wejść na ich miejsce. Całkiem to by było niegłupie, Może zrobimy ich, u im urodziny na nastolatków? bo to już za dwa dni, więc taki szybszy, przyspieszony kurs. No, czemu nie? Mamy, słuchajcie, problem, a mianowicie mamy problem z tym, że nie mamy pieniędzy, a że nie mamy pieniędzy, to znaczy, że nie mamy za co zapłacić za rachunki. No i odetoną nam prąd. No i może zrobimy to celowo, właśnie nie będziemy płacić rachunków, nie będziemy mieli prądu, niech Simgata się martwi. No. Czemu nie? Słuchajcie, czemu nie? Czemu mamy tutaj się starać o ten o te rachunki, o ten prątek? nie mamy pieniędzy? No to co ja zrobię? No nie mamy i koniec, no. Psikus. Mówimy mamy. Odcięli właśnie nam e, co? Dopływ wody e, i wyłączyli nam prąd. Łops! Łops! oops. Cóż za problem mały mamy? Mały problem, słuchajcie. A Elka odsypia. Mm. Szukamy żabek. Słuchajcie, znowu jesteśmy w san ale Boże, w Wierzbowej Zatoczce, bo no tutaj te żaby jednak można sobie mm, połowić. Czekajcie, oni wrócili do domu. No i spotkaliśmy znowu naszego Magnusa, słuchajcie. Mhm. Wiesz co, a weź zbadaj wodę. To w ogóle byś chciała, Barabara, bara, ale to chyba nawet ja cię zaznaczałam w krzakach. Dobra, ale patrzę, że tutaj mamy jeszcze jakieś żabki. Bo czemu by nie? Ogólnie tutaj w tej wierzbowej tatoczce ten parczek jest dość uroczy. Czy tutaj coś jeszcze możemy fajnego znaleźć? Tu patrzę, że mamy wrotki. No dobra, jakieś skamieliny czy coś, czy coś. Ogólnie jest też ten festiwal, nie? Simowy. Dobra. Tutaj w tym budyneczku nie możemy sobie czegoś tam zawinąć niechcący. <średziny> Szkoda, że nie mamy cechy kleptomanka, słuchajcie. <laughs> Wróciliśmy do domu, słuchajcie. Tu każdy jest płaczący, śpiący. Czekajcie, za ile wy macie te urodziny? Cały czas za dwa dni, no już albo o 18 będzie chyba że za jeden dzień. Dobra, ty jesteś głodna, więc wiesz co? E, zrób jakieś siedzenie. A my. A, chciałam. Ja chciałam ten kupić to palenisko sulańskie w tamtym odcinku i zapomniałam, a teraz patrzę, że już. Pieniądzów na to nie mamy niestety, więc będziemy musieli sobie poradzić jakoś bez tego. Także dawaj, zrób coś do żarełka. Co to za krzuk. Rosnące śmieci. Wsp wspaniale słuchajcie. Wspaniale, naprawdę. W ogóle w wodzie tutaj był jakiś nagrobek. Ja go tutaj dałam, ale nie wiem, czy to jest czyjś, czy po prostu taki wyjęty. No ale damy tutaj. Może Simka to będzie się zastanawiała. Kto to jest? I co to jest? I co tu robi? w ogóle o co chodzi? No ja bym rzekła, że wręcz mogłabyś się przypadkiem tak jakby no, utopić, zatopić. No troszeczkę jakby pod wodą spać. To tak powiem, że no nie polecam. Nie polecam, ale jak uważasz. Jeszcze nie jesteś syreną po mamusi, więc Ciekawe, ciekawe, naprawdę. Hm? Lol! Skąd ty nie niedoperze u nas w chacie? No ale macie tutaj... A, bo nie mamy prądu, jakieś są te... Wiecie, potwory pod łóżkiem. Brudne te dzieci, sikające. Oh my gosh, oh my gosh. Dobra, sikaj. Ale czekajcie, zobaczymy, jakie są um, cechy parceli. Okej, okay, są pająki na linii mocy, aktywność wulkaniczna. No dobra, weźmy na razie to na linii mocy, usuńmy. E, I dajmy, słuchajcie, coś takiego, przeklęte. Wiele rzeczy się tu nie dzieje. A, no dobra. Niechaj będzie, niech będzie przeklęte. A, se, przyszliśmy odwiedzić tego pana e, przy... przyjazne, A, nie, dobra, weźmy ten pocałunek syreny. jestem ciekawa, o co chodzi. A, jaki malutki, tutaj patrzcie. Domeczek, wampirzy. W ogóle niechcący wzięłam naszą Rochelle. Podejdź tutaj. A ty tutaj, dawaj. Czemu jesteś w stroju kąpielowym w ogóle? Czemu jesteś w stroju kąpielowym? Mogłabyś coś na siebie odziać? Cokolwiek. Mucipici, pici, muci pici. A Storin się nazywa, nasz kolega, nowy. W ogóle najgorsze jest to, że nie możemy Astorion, nie możemy sobie z nim, jeszcze no właśnie w ogóle nie możemy dzieci zrobić, bo na razie mamy full, full, full. Ale ja jestem ciekawa właśnie, czy on jako wampir mógłby nas tutaj przemienić w wampira, jak my jesteśmy syreną? Czy wtedy właśnie byśmy się stali wampirem, czy byśmy zostali dalej syreną? Jestem ciekawa. E, wiecie co? Myślę, że ten pomysł zrealizujemy w swoim następnym odcinku, jak nam się miejsca pozwalniają, e, słuchajcie, w rodzińce. Ale wykorzystamy trochę naszego kolegę, zrobimy u niego ciasto, bo wiecie, my nie mamy prądu, e, więc trochę średnio e, zrobieniem ciasta, a musimy zrobić urodziny już e, naszemu najmłodszemu członkowi rodziny, no i zrobimy też właśnie Gerwazemu Oli. Proszę przestań, nie przestanę, muszę zrobić żorci, muszę zrobić torta, muszę zrobić torta, no. Dobra, wygonił nas. <noise> Także my sobie zrobimy tort tutaj w tym. W, w, w Wierzbowej dotorce w tym parku całym. Zrobimy tortę, idziemy do domu. Jak dzieciaki powracają z urodzin, to ten... Z urodzin, z, ze szkoły, to właśnie zrobimy im wtedy urodziny, słuchajcie. To jest myśl, to jest myśl. Dobra, mamy torta, mamy torta. Dobra, czekajcie, postarzymy tutaj naszego, tutaj najmłodszego członka rodziny, dawaj. Ty w ogóle jesteś głodna, musisz coś zjeść, to zaraz sobie zjesz. A wy, a wy kiedy macie urodzinki, czekajcie. Za jeden dzień, a wy, za jeden dzień, a t, wy, to wy jeszcze nie, ale robimy tej czwórce urodziny, no i najmłodszemu postarzymy ich, no to już ja ich nie zdążę wyprowadzić, bo już nie chcę aż tyle grać, e, to już swoje Simgata raczej to zrobi, e, a jak nie, to my to zrobimy w kolejnym odcinku i słuchajcie, jest plan na kolejny odcinek. Raz. Żywe srebro. No i super. O, jaka blondina. Blondina, blondin Aleksandir. Dobrze. dobrze, 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 dobrze. Dobrze, proszę pomóż raz zdmuchnąć świeczkę. Mm, właśnie serafince Serafince pomóż Zdmuchnąć, ale jaki chudziutki Nie? Jaki chudziutki Aleksander jest No Powiem wam, że jest problem Nasze, Nasze króliczki Skórzu są diaboliczne Może być lekki problem Słuchajcie z tym <serafince> Co ty robisz? Miałaś pomóc zdmuchnąć świeczkę Pomóż zdmuchnąć świeczkę Serafinka, no to jeszcze je wystylizujemy na takie same fryzurki i ubranka jak reszta dziewczynek, żeby nie było za nudno. Losujemy na raz. Niezrównoważona. Super. I dajmy jej społeczne. Super. Dobra, teraz siostrę. Dodaj świeczki. Dodaj świeczki. No, dodaj świeczki, no. O co ci biega? No nie, no dzieciak zabrał nam kawałek tortur. <grym wytrzyma> A nie, to one są z ghostem. Słuchajcie, tamte nie były z ghostem. Już mi się pomyliło. No tutaj od razu widać, że te dziewczynki są z ghostem, słuchajcie. <grym wytrzyma> Jakby nie patrzeć, nie wyprze się dzieci, dobra. Zdejmij czapkę. A, jesteś blondynka, super. E, dobra, dajmy jej właśnie mm, ten strój, który mają wszystkie dziewczynki, proszę bardzo. E, I tak samo na plaży, ten sam, co mają wszystkie dziewczynki. E, I dajmy ci tutaj od razu też fryzurkę, co mają wszystkie dziewczynki, tak jest. Dobra, kolejne dziewczyneczki do kolekcji gotowe. Została nam tylko Aleksander jako dziecko w wieku szkolnym. No i jeszcze, a jeszcze ich miałam zrobić na nastolatków. Kurczę, zapomniałam. Dobra, wracam do kas w takim razie. Okej, okay. ogarnięte, słuchajcie, mamy już tutaj nastolatków, proszę bardzo. To jest Gerwazy, nasz Gerwazy, a to jest Ola. Proszę bardzo, to jest Ola. No dobra, oni są nawet z poczką. No ale dziewczynki od Ghosta są najlepsze, słuchajcie. Po prostu najlepsze. O, a tutaj Tarquin przyszedł. No dobra, puste ten. I ciekawa jestem, czy nasze króliczki coś tutaj nam zrobią. Błagaj o litość, błagaj o litość. One boją się, że nam podpalą chatę. Ale to już niech w sumie simgata się martwi, słuchajcie. A ja zostawiam jej grę właśnie w takim stanie, gdzie są porobione urodziny, gdzie jest brudno, gdzie nie ma prądu, gdzie nie ma wody. Eee, I zobaczymy, jak ona sobie z tym. Poradzi i obawiam się, że te króliki z kurzu mogą jej podpalić chatę w każdym momencie, więc. Ups! <laughs> to, ale przynajmniej nasza syrenka nie jest w ciąży. To jest jakiś plus, chyba na to wychodzi. Tak. Dobra, także dzięki Was serdecznie za oglądanie tego odcinka. Łapkę w górę, kliknijcie, jak Wam się podoba. Wpadajcie do kanału na SimGaty. Do SimGaty, na SimGaty. Do SimGaty. No i do usłyszenia, do zobaczenia, buziaczki i pa pa!